Ejo, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rex Master. To jest kolejny odcinek serii Polowanie na, w którym zapolujemy sobie już na łosie. Witam w mojej zimowej kompozycji na leśniczówce południowo-wschodniej. Generalnie lubię zaczynać na tej, lecz stwierdziłem, że pójdziemy sobie na tą. I w ogóle tak sobie myślę, tak teraz spadłem na ten pomysł, żeby sobie pójść może jakoś tu. Generalnie jakoś tak. Chyba tak zrobimy, bo w sumie zawsze szliśmy w tym kierunku albo w tym kierunku. Tutaj generalnie kiedyś chodziłem, tutaj znalazłem jedyny raz w życiu stado saren. Tak to zawsze widzę, tylko pojedyncze sztuki. No. Więc pójdziemy sobie chyba tak, jak narysowałem. I cóż mogę więcej powiedzieć? Generalnie zabieram ze sobą 300 z względów takich, że ją nabijam i ją uwielbiam. Wezmę sobie dubeltówkę po prostu z breneką. No i oczywiście łuk refleksyjny, wabik na łosie. Brany jestem w pełni w kompozycji tej zimowej z tym nowym czymś na ryj. I tak to by się, moi drodzy, prezentował wstęp, więc generalnie chyba możemy już sobie ruszać do przodu. Tak mi się wydaje. Więc widzimy się już przy naszych łosiach. Mam nadzieję, że będzie dużo byków z zajebistymi... Chciałem porożeć powiedzieć, ale łoś to chyba ma łopaty. Zaraz mnie ktoś powie, że źle mówię, a chyba ma łopaty. W każdym razie, no widzimy się za chwilę. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, że to tylko klępa, ale biorąc pod uwagę, że totalnie nic nie chodzi, pozwolimy sobie zacząć właśnie od niej. Bo czemu by nie? To też łoś. Mam nadzieję, że dostała chociaż w miarę dobrze, bo tak słowałem, żeby może na kręg trafić, żeby od razu się wyłożyła. No ale no, zobaczymy. Dobra, idę ją poszukać i widzimy się, jak ją podniosę i ruszam od razu na byki, bo teraz już nie pozwolę, nie dopuszczę do tego, żeby chodziły tutaj same klępy. Jeżeli będę chodzić, to po prostu będę je omijał, no bo nie interesuje nas płeć żeńska, przynajmniej w tym przypadku. Dobra, mamy trochę płuca serce, dostała... Wcześniej strzelałem w łosia. Totalnie na początku nie nagrywałem. Więc chyba wiem. Coś mi się wydaje, że to właśnie ten. I nie wiem, czego trafiłem, tak totalnie. Ale zaraz się okaże, bo chyba ta klępa. No ta dostała właśnie na prawe płuce. No dobra, to jest ta, którą strzeliśmy przed chwilą. Znaczy nie, no nie przed chwilą, tylko to pierwszą. Natomiast ta, co tam biegała, bądź nadal biega, bądź może już leży. Wydaje mi się, że to jest osobnik, którego trafiłem wcześniej. Aczkolwiek mogę się mylić, no ale zobaczymy. Tylko musimy złapać jego trop. O, tu jest krew. Na ciało. Okej. Okay. Pozwolę sobie jeszcze podbiec, nie będę przerywał. A być może gdzieś tu leży. Być może daleko od niej uciekła. Biorąc pod uwagę, że... No dostana elita, to na pewno będzie leżeć. Tylko nie wiem, czy po co się jej szukać. Ale podejrzewam, że jak przerwę, o, chyba tu leży. Tak, leży. No i cóż, czy dostała dwa razy, czy raz? Dostała dwa, czy pierwszy raz się trafiłem na żołądek. Wow. No nieźle, całkiem przyjemnie. Dwie klępy na start. I na tych klępach, jak mówiłem sobie, zakończymy. Znaczy zakończymy, może nie tyle co polowanie, ale nie będziemy już polować na klępy, będziemy szukać samych byków. No chyba, że naprawdę nic nie będzie chodzić, no ale... Raczej tak nie będzie, więc widzimy się za chwilę. No, nareszcie, kurde, ile trzeba było czekać. Gdzieś tam pod tą miejscówką znajduje się w końcu jakiś byk. Zaraz chciałbym się was zapytać, czy wy też macie takie szczęście do łosi? Bo ja generalnie nie ubiłem chyba w życiu żadnego... takiego przyzwoitego, tak mi się wydaje. W ogóle polowanie na łosie jest dosyć łatwe, moim zdaniem oczywiście.
Z powodu takiego, że no właśnie nie są jakieś bystre, są strasznie nieogarnięte, to znaczy nie są płochliwe, ciężko nas zauważają i generalnie powoli uciekają i tak dalej, więc nie są jakimś specjalnym przeciwnikiem, że tak można powiedzieć. Ale ciekawy jestem, co to jest za miejscówka. Dobra, to właśnie gdzieś tam dokładnie. Mam nadzieję, że będzie jakieś spoko, bo widziałem już, kurde, chyba ze dwa niedźwiedzie. Przeszliśmy już 2 km, byliśmy tylko dwie klępy. Jedno trochę na farsie, tak jakby nie patrzeć. Dobra. Aha, tu jest jakieś takie miejsce, gdzie znajduje się jakieś kamienie. Czy coś tam. No ale... Okej, a jest nasz łoś. No, chujowe, dobra. Nie oszukujmy się. Tak, walimy z tego. Spróbujemy na serce. Żeby skrócić jego męki. Bo z tego co zauważyłem, nawet jak łoś dostaje na 2 puca, to jeszcze potrafi chwilę uciec. Jak dobrze pamiętam. I jestem w ogóle ciekawy, jak jest z ilością łosi, które sam ubiłem. Bo w sumie właśnie nie pamiętam, ile ich mam tak naprawdę. Dobra, to jest taka miejscówka, tu chyba jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczmy, ile ma punktów. Dostał w serce, no spoko. 124. Z tego co pamiętam, to chyba fajne łosie się zaczynają od 200 punktów, więc. No. Nic specjalnego. I w ogóle powinniśmy się powoli przyzwyczajać do tego. Do takiego terenu zimowego, bo niedługo te żubry wychodzą. Jestem właśnie ciekawy, w jakim miejscu będzie zlokalizowany w zasadzie nowy rezerwat. Będzie to rezerwat zimowy, więc jak myślicie? Te tereny? Znaczy, chociaż? Być może te tereny? Być może te tereny? Jeżeli nie zapomnę, o tutaj może? A może ta wyspa? Ha, kto wie? Gdzieś tutaj znajdzie się nowy rezerwat. Jeżeli nie zapomnę, to spróbuję podrzucić tutaj wam screeny, które się okazały niedawno. Bo może nie każdy widział, a jest to dosyć ciekawe. No dobra, mamy pierwszego łosia, w sumie 3. No i próbujemy szukać dalej. Podejrzewam, że dzisiaj nie skończę tego odcinka, ale przynajmniej może z jednego jeszcze ubiję. Albo dwa nawet, zobaczymy. Oh yeah! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Minęło jakieś 2 albo 3 dni od momentu, kiedy ostatnio sobie nagrywaliśmy. Niestety nie mogłem nic tam odnaleźć i żadnych łosi nie było, praktycznie same klępy, więc pozwoliłem sobie zakończyć. No i minęły ze 2-3 dni. Nie wiem dokładnie ile. Ale tym razem zaczęliśmy sobie po tej stronie. No i spróbujemy sobie coś tutaj obyć. Jest tam sobie byk. Spróbujemy sobie chyba z bryneki coś ubić. O, bez kitu, z double tuwy. Z double tuwy. Czy ja powiedziałem double tu? A, bo. Aha, dobra, nieważne. Generalnie dzisiaj jest specyficzny dzień dla mnie. Wstałem sobie trochę wcześniej, ze względu, że wolna chata, więc mogę sobie pozwolić, żeby spokojnie sobie ponagrywać. Widzę, że łoś nam się trafił na starcie, więc spoko. Mógłbym się prysnąć, chociaż na łosie, czy warto? Wydaje mi się, że nie, chyba go widzę. Czy on jest tam? Nie, to tylko kamień. Dobra, bo on jest trochę dalej jeszcze, dobra, mniejsze. Wchodzę sobie do gry, do The Hunter. Zawsze zdarza mi się odpowiadać na wiadomości. Od was, od widzów, od ludzi, którzy po prostu nie oglądają mnie, ale mają jakieś tam pytania dotyczące The Hunter. Od hejterów też, bo znalazło mi się już paru. Ale to fajnie, fajnie. Bo jest jeden taki, z którym bardzo fajnie się konwersacje prowadzi, bo jest jeden taki typowy dzieciak, z którym nie idzie się dogadać, nic ten, który po prostu, wiecie, narzuca mu wszystko, ale jest taki drugi, który po prostu jest trochę hejterem, ale trochę takim ogarniętym człowiekiem, który po prostu mówi, co mu nie pasuje i tak dalej. Taki pół na pół, bo czasem tak, czasem tak. No i w zasadzie dzisiaj sobie wchodzę, patrzę na 4 wiadomości. No jest tam wiadomość od takiego ziomka. No teraz wiem, że to jest jakiś dzieciak, ale zaczęło się od tego, że napisał do mnie. Czy to łoś idzie? Bo tak chciałbym, żeby on tutaj szedł. No to się chyba podezwał. Napisał do mnie, że ten, żebym mu, jak on to określił, rankować konto.
Co to za tym słowem stoi? Chodziło mu generalnie o to, że ja będę grał na jego koncie i będę mu zabijał zwierzęta i jemu będę namijał punkty myśliwego, nie? No i myślę sobie, no pomysł z dupy w ogóle, no po co mam, po co mam tracić czas? W ogóle nie mam czasu na to, zacznijmy od tego, ale no i napisałem mu, że nie mam na to czasu i w ogóle, że to bez sensu pomysł, bo gramy tutaj, bo to jest symulator, gramy, żeby sobie popolować, prawda? No i dobra, no i powiedziałem mu potem, że nie warto, żeby nie pisał tak do nikogo, bo jak poda komuś pasy, to po prostu może mu konto zapierdzielić, nie? To o to wcale nie problem, tak? Ej, no gdzie jest ten łoś? Bo ja tu się gadam, gadam. Ja miałem nadzieję, że on sobie przyjdzie, a tu co? A tu. Lipa. Chyba, że go spuszyłem, no ale to jest raczej niemożliwe. No i dobra. Napisałem, że mało gram w The Hunter i tak dalej. Napisał mi, no to oddaj mi konto. To ja sobie myślę, what the fuck, nie? Co to w ogóle za stwierdzenie, oddaj mi konto. Napisałem mu, że chyba jesteś niepoważny, no nic ci nie oddam, nie? No i wtedy poleciały kurwy, dziwki, szmaty w moją stronę, nie? No i wtedy się skapnąłem, że dobra, to jest to jakiś emocjonalny dzieciak, nie? I trochę się pośmiałem właśnie dzisiaj z rada. Ja lubię takie wiadomości czytać, kiedy mam do czynienia z takimi ludźmi, których inteligencja jest na poziomie, no nie będę określał w jakiś sposób. Może, znaczy nie określam jego inteligencji, bo nie wiem, czy. Znaczy, no wydaje mi się, że nie jest zbyt wysoka, natomiast inteligencja emocjonalna takich ludzi jest zajebista. Po prostu wkurwiają się o byle co. Koleś, który mówi na początku, że jestem uczciwy i w ogóle i tak dalej, w pewnym momencie zaczyna napierdalać dla mnie, ty szmato, ty kurwo i tak dalej. Śmieszne to jest. Dobra, ja tobie podejdę do tego łosia, bo coś mi się wydaje, że on tu nie idzie. Olej, 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 olej. Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem. Zacząłem iść po jego śladach, bo udało mi się znaleźć jego ślady. Patrzę, a on sobie kima pod drzewem. Kurde, ledwo zdążyłem wcisnąć nagrywanie. Dostał w poca serce. Dobra, przynajmniej tyle, więc nie powinien jakoś daleko uciec. A się wystraszyłem. Kurde, jest, leży. Leży nasz, nie wiem, który łoś w zasadzie. Bo nie pamiętam, ile ubiliśmy wtedy. Wiem, że ubiliśmy jednego chyba byka, dwie knępy na pewno. Coś takiego. No jest nasz przyjaciel. Czy on jest duży? Chyba nie. Ale spasiony strasznie. To go podnieśmy. 147. No chyba średniak taki. Kurde, półtonowa bestia. Ja pierdzielę. Ale twarzy, kurde. 147 punktów. Dobrze, że pozwoliłem sobie pójść za nim, ale to już mamy odpowiedź, dlaczego do nas nie przyszedł. Po prostu szedł. Jak oglądaliście któryś mój odcinek, gdzie polowałem na łosie w jakiejś misji bodajże. Też miałem taką sytuację, tylko w tamtej sytuacji miałem coś takiego, że ten łoś szedł centralnie na mnie, ja go widziałem. Ja sobie idzie, nagle sobie poszedł w kimę. Tak to wyglądało. To była ta sama sytuacja z tym, że po prostu nie widzieliśmy, gdzie on jest. No i dobra, ruszamy sobie dalej. Tylko tym razem już nie będę jakoś przedłużał, tylko będę starał się ubijać te łosie w miarę jak będę już blisko, bo trochę już tego materiału jest, tak mi się wydaje. Więc ruszamy sobie dalej. Juuu! Bo, jest i kolejny byk! I to nawet blisko. Kurde. Dobrze, że poszedłem w tą stronę. Właśnie tak pomyślałem, że pójdę sobie tam w góry za ambaną. No i był to pomysł dobry, jak widać. O Jezus. No dobra. Nie jest to nic specjalnego. Ale jest to byk, no dobra, no. Przynajmniej tyle. I teraz co? Poczekać na niego i ubić go z dupeltowy? W sumie jak tak dyma prosto na nas, więc możemy poczekać. Możemy nawet podejść trochę. To są w końcu tylko łosie. Zamulone łosie, które są ślepe i w ogóle. Teraz trzymam, mam, dobra. Na ile brenekę można walić? Właśnie tak w zasadzie nie pamiętam. Bardzo mało strzałów z breneki. Ale w razie czego się położę. Chyba mnie nie widzi, co? Bo tak w sumie nie wiem. Ale ma zajebiste oczy. Jest już 40 metrów od nas. Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie pozwolić na strzał. Spróbujemy oddać takie dwa szybkie strzały. I tak go sobie go pozyskamy. Dobra, idzie na nas. Wszystko w miarę spoko słychać. Dobra, nie wiem jak ten pierwszy strzał, bo ten drugi to był beznadziejny. Mam nadzieję, że dostał, przynajmniej nie dostał na ciało.
Ale chyba nie jest to, co widzę. Mam wrażenie, że troszeczkę się pośpieszyłem, ale wyszło spoko, wyszło spoko. On powinien gdzieś tu zaraz leżeć. Tu widzę, jest przepaść, pewnie tam spadł na dół, znając życie. A no, leży tam na dole. No dobra, jest nasz kolejny łoś. Drugi w dniu dzisiejszym, ogólnie chyba z piąty, tak mi się wydaje. Planuję ubić jeszcze ze dwa. Oby były to byki, ale jeżeli nie będę mógł żadnego spotkać, to ubijemy sobie też jakoś klępę, no. Żeby, wiecie, nie chciałbym tracić czasu, bo czas, który mam teraz, mogę poświęcić na nagranie czegoś innego, albo kolejnego odcinka też, więc wiecie jak jest. Dobra, ruszam dalej, see ya. Jest nasz kolejny samiec łoś. Dobrze, być może ten już będzie jakiś całkiem fajniejszy. Fajnie by było upolować takiego, wiecie, troszkę fajniejszego. Bo na razie to mamy, nie mamy czym się pochwalić, nie mamy żadnego ciekawego trofeum. Fajnie było polować albinosa, łosia, albo kurde tego niedźwiedzia, nie? Tylko wy spróbujcie zauważyć, kurde, białego niedźwiedzia tutaj na tej mapie. Znaczy w takich miejscach jak tam byłoby to na plus, łatwiej byłoby go zauważyć. Natomiast w tym przypadku, jak wychodzi po tym śniegu, to tak ciężko. No i odezwała się jeszcze klępa gdzieś tam z tyłu. Spróbujemy sobie chyba użyć trzysetki. Musimy sobie zlokalizować naszego przyjaciela. On jest gdzieś tam. Dobra, to musimy sobie trochę. To jest taki spadek, z tego co widzę. On jest gdzieś tam przy dołu, albo tak bardziej na środku. I zobaczymy, co tam łazi. Kurde. Widzę, że go nie sposza. I dobra, skupiamy się. Full focus. I teraz luk. Czy ja go gdzieś tu widzę? Tam nie. Aha, dobra, tam był renifer. Renifer już od cholery minąłem. Nie było nic specyficznego, nic, no co można było, bo się, wiecie. A dobra, tutaj idzie. No też nie jest jakiś specjalny. No i fajnie, że trafiają się mi na razie same te. Podejrzewam, że będzie to przedostatnia sztuka. Ja sobie pozwolę go na szybko ubić, nie przedłużając. Celowanie mam ustawione na. Dobra, on idzie sobie tak. Zastrzelimy go tak. Dobra, padł. Zauważyliście, że często jak łosie padają, a może nawet i zawsze. Znaczy, nie wiem czy te, czy samice, ale samce mają coś takiego, że jak umierają, to machają tak śmiesznie głową. Ciekawe, czemu tak się dzieje. Bo tylko u łosi zauważyłem taką specyficzność. Dobra. To gdzieś na dole była klępa, no ale wiadomo, no. Jak mówiliśmy wcześniej, klępy nas nie interesują. I to jest nasz przedostatni łoś. Ostatniego, jeżeli nie będzie zbyt duży, spróbujemy może ubić, a ten chyba będzie największy. Dobra, se przerywam co chwilę, spróbujemy ubić na refleks. Ile masz, przyjacielu, punktów? Pochwal się, 114. Wydawało się, że jest duży, znaczy duży, no że jest przynajmniej średni. On nawet nie jest, no nie jest średni, no, ja mówię patrzeć. Ale nie ma takich małych tych łopat chyba, nie wiem. No dobra, jest nasz przedostatni łoś. Idziemy szukać ostatniego, jeżeli nie będę mógł przez dłuższy czas znaleźć byka, to ubijemy sobie klępę. To jest gear for fun, nie mam nic, nie pamiętam czy o tym mówiłem. Być może mówiłem, ale właśnie tak to wybaczcie. No ale właśnie, nie mam nic, więc ruszamy dalej. Tylko sobie tak rzucę okiem, gdzie będę szedł. Pójdę sobie jakoś dalej tutaj. Jakoś z tego specjalnego miejsca może jeszcze coś, albo nawet wcześniej znajdziemy. O kurde, tak sobie myślałem, że znając życie, to ostatnim zwierzakiem, jaki przyjdzie nam ubić, będzie, no, oczywiście łoś, ale myślałem, że to będzie klępa. A tu, proszę, odezwał się byk. No to cóż, jak odezwał się byk, no to go zawabimy. Będzie to ostatni nasz byk, więc. No i ogólnie łoś, więc zobaczymy, z czym będziemy mieli do czynienia. Fajnie, jakby był jakiś fajny na zakończenie. Bo widzieliśmy same takie.
nie licząc tego średniaka, same takie bobowate. No ale no, różnie to bywa, nie? Dobra, to pozwólcie, że ja sobie tutaj poczekam, a jak pojawi się tam na horyzoncie tutaj na górce, to sobie wrócimy. Tu koło nas jeszcze jakiś kolega przechodzi. Mam nadzieję, że nam nie będzie bardzo przeszkadzać i nie zrobi czegoś głupiego. Bo byłoby słabo. Kurde. Cwaniaczek przyszedł. No, tylko bardzo nie usłyszałem, kurde. Dobra, wabimy dalej tego łosia. I jest! Jest nasz łoś. No, on nóg ma chyba sporo, więc wydaje się spoko. Dobra, dawać na biegu, jak stoi, tak w miarę w porządku. I na serce. No i leży. Miszor sobie uciekł, walić go. Dobra, jest nasz ostatni łoś. Podejrzewam, że będzie najlepszy z tych wszystkich, które dzisiaj ubiliśmy. Nie pamiętam, jaki był ten, co ubiliśmy go na początku, to znaczy wtedy, jak próbowałem. Ale wydaje mi się, że tamten nie był jakiś specjalny. Tutaj ubiliśmy najwyżej 147 punktów. No, dobre łosie, co pamiętam, to 200 się zaczynają. Więc daleko nam do tej punktacji tak naprawdę. No, zobaczymy, ile ten kolega miał. Bo to chyba liczy się przede wszystkim od nogi, z to co uważałem. No to ma 150, więc jest delikatnie lepszy od tego. Ale kurde, waży 617 kilo. Kilogramów. Okej. Okay. 3 punkty. No, 2,5 CSS-a więcej. W sumie to skora, nie CSS. Dobra. To na tym łosiu zakończymy sobie ten odcinek. Nie mam pojęcia, co będzie następne. Tak sobie myślę. Co tam będzie kolejne? Mulak? Nie wiem, nie pamiętam. Możecie sobie w sumie sami sprawdzić, albo napiszę w komentarzu. Dobra. No to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych. Trzymajcie się, na razie, cześć! Słyszeli z jego strony takie słowa: na chuj! Wam ta wojna, na chuj! Krew i pot, od tysięcy lat pokoju się uczy.